Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety z kaszy gryczanej i wątróbki. Mam tutaj jedną szklankę kaszy gryczanej niepalonej, opłukałam, i dużą łyżkę masła. Dodajemy sól i dolewamy 1,5 szklanki wody. Ta szklaneczka wygląda niepozornie, ale ona ma 250 pojemności. I wstawimy i będziemy gotować, aż kasza wchłonie wodę. Przykryjemy i damy do garka z wrzącą wodą. Pozostawimy na 30 minut i będziemy mieli kaszę gryczaną na sypko. Jak już kaszę będziemy mieli, to jeszcze będziemy potrzebować 30 deko wątróbki. Ja mam wątróbkę z indyka, odcięłam wszystkie błony i ja całość będę miksowała. Mam tutaj podsmażoną cebulkę. Cebulę podsmażyłam na maśle, pokroiłam w piórka i ja po prostu ją tylko tak zeszkliłam. I dodamy jedno jajko. Doprawiać będziemy solą, pieprzem i majerankiem. Teraz gotujemy kaszę gryczaną na sypko. Kaszę gryczaną uprażyłam na sypko. Miałam w większym garnku z wodą i mam kaszę uprażoną. Ziarenka pięknie odchodzą. To świadczy o tym, że kasza jest idealnie uprażona. I kaszę przekładamy do miseczki. Dodajemy, tak jak już wspominałam, cebulę podsmażoną, jajko. Doprawiamy z solą, pieprzem, majerankiem. I dodajemy pokrojoną wątróbkę. I całość zmiksujemy. Wątróbkę po prostu tak rozdrobnimy. Ja mam taki gadżet i zmiksujemy. Jeżeli nie mamy, to należy zmielić w maszynce do mielenia mięsa. Masę już mam zmiksowaną. Teraz będziemy formować kotlety i obtaczać w bułce tartej i smażyć z jednej i z drugiej strony. Tutaj na patelni już mam rozgrzany tłuszcz i formujemy kotlety, obtaczamy w bułce tartej, takie niewielkie, są one delikatne, i kładziemy na rozgrzany tłuszcz, smażymy z jednej i z drugiej strony. I tak oto kotlety z kaszy gryczanej i wątróbki mamy usmażone. Zdejmujemy na ręcznik papierowy, aby się pozbyć nadmiaru tłuszczu. I o ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Kotlety z kaszy gryczanej i wątróbki.